Panie trenerze, wygrywamy trzeci mecz. Bardzo proszę o komentarz. Tak jak poprzednie dwa, bardzo ciężki mecz. Dobrze jsme se přigotovali. Niestety ta pierwsza tercja z naszej strony nebyla najlepsza. Tam nás fantastycznie podtrzymał Kopřiva w brance. Od drugiej albo od końcówki tej pierwszej tercji, od drugiej tercji jsme se začali rozkręcać. Grali jsme bardzo dobrze drugą, trzecią tercję, już szkoda tej drugiej bramki, gdy po prostu szybciej ten krążek miał wyletieć z tercje. Jsme nesmírně zadovoleni, že se nám udalo tutaj vyhrát. Že jsme zagrali jako zespůl tu třetí terciu a nejvážnější těch 6 minut, jak to bylo 3-2. Že jsme pokazali, znovu jsme pokazali charakter od prvního napastníka přes obronu do brankáře. Děkuji chlopakům za vynik, za vyhraný meč a zapraszam našich kochaných kibiców do Krakova na meč. Proszę powiedzieć, co ze zdrowiem Turtiainena i Kalinowskiego, bo poziom trybun nie wyglądał to dobrze. No, nie wygląda to dobrze. Na teraz tą minutę nie jestem informowany, nie mam informacji żadnej, bo teraz skończył mecz, tak jsme gadali w szatnie. Myślę, że tam za pół godzinki, godzinkę będziemy wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Już w pierwszej tercji zdecydował się pan wziąć czas. Dlaczego? No bo potrzebował jsem parę słów chłopakom powiedzieć, potrzebowali jsme se ożywić, zmobilizować, po prostu zmienić, coś se muselo zmienić, a nie tylko czekać, jeżeli otrzymamy brankę następną albo nie otrzymamy. No udało się. Można powiedzieć, że od tej pory po prostu ten nasz poziom grania poszedł cały czas do góry. Czy coś jeszcze musimy poprawić przed środowym meczem? Ciężkie pytanie, gdyż od razu po wygranym meczu przeanalizuję ten wygrany mecz. Na pewno tam jakieś blendy były, ale dużo, dużo dobrych rzeczy, a tych dobrych rzeczy jest więcej jak blendów. Także my chcemy postawić ten fundament, ten dom na tych dobrych rzeczach a parę blendów wyeliminować, tak aby było dobrze.